Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. I 13 minut po godzinie 8. Janusz Kwaśniak, wójt Bożencina, dzisiaj z nami o poranku. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie wójcie, jak to jest z tym Bożencinem? Czy to jest najbogatsza gmina w regionie tarnowskim, jak wskazują rankingi, czy też najbiedniejsza z powodu dużego zadłużenia? Bo ja tylko przypomnę, że w chwili obecnej to około 70%. Jak to jest? Gmina Bożencin przede wszystkim doskonale wykorzystała czas programowania 2007-2013, realizując szereg inwestycji infrastrukturalnych i stąd się biorą między innymi te wskaźniki przygotowywane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, tudzież inne ośrodki badawcze. No, faktycznie jesteśmy liderem w pozyskiwaniu środków unijnych i realizacji inwestycji infrastrukturalnych przy udziale środków unijnych, ale trzeba pamiętać, że w samorządach jest czas inwestowania i czas spłaty zadłużenia. Pan się nie boi tych kredytów? Nie, nie boję się kredytów. Warto się zadłużać w sytuacji, kiedy są możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w wysokości 75% chociażby nawet procent na realizację zadań inwestycyjnych, po to, żeby te zadania zrealizować taniej. Dzisiaj taka możliwość jest. Była w perspektywie 2007-2013, jest w perspektywie 2014-2020, 2022 można powiedzieć, bo tam się liczy dwa lata jeszcze. Dodatkowe. Jeszcze dodatkowe, gdzie można realizować te inwestycje, a nie wiemy, co będzie po roku 2022. Mówi się powszechnie, że tych środków na twarde inwestycje nie będzie, więc czego nie zrobimy teraz, to po roku 2022 będziemy musieli realizować za swoje, a to będzie zdecydowanie drożej. Będzie. Także warto się zadłużać. Dalsze zadłużanie się jeszcze? Jak najbardziej. Rok 2016, rok 2017 rezerwujemy sobie na spłatę zadłużenia. W tym roku Rada Gminy w Bożencinie przewidziała spłatę w wysokości 4 350 000. Stąd mniejszy procent na inwestycje, rozumiem. Zdecydowanie mniejszy procent. Około 6% w budżecie 2016. Dla porównania powiedzmy, że rok wcześniej około 33% na inwestycje. Tak, około 11,5 miliona wydaliśmy w roku 2015 na inwestycje, gdzie realizowaliśmy jeszcze zadania przy udziale środków unijnych i środków zewnętrznych, budowa Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej, którą zakończyliśmy, dalej budowa drogi od terenów inwestycyjnych do drogi wojewódzkiej 768 i wjazdu na autostradę, co stworzy alternatywę dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych inwestowaniem, bo wyznaczamy taki ciąg komunikacyjny przeznaczony do transportu ciężkiego. To kolejny etap realizacji zadania przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, gdzie 210 zestawów komputerowych trafiło nieodpłatnie do mieszkańców, jak również do jednostek instytucji, w tym szkół i jednostek podległych ośrodkowi kultury i szereg innych mniejszych inwestycji. Ale to były inwestycje realizowane przy udziale środków unijnych. W tym roku, za te kredyty między innymi. W tym roku nie ma możliwości realizacji inwestycji przy udziale środków unijnych, bo trwa okres programowania, składania wniosków i tych możliwości pewnie w przyszłym roku nie będzie. Trzeba bo panie wójcie, można odnieść wrażenie, że wam już niczego nie trzeba, że w tym nowym rozdaniu, w tej nowej perspektywie to Bożencin już nie ma o co aplikować, skoro tak wiele zrobił. Wykonaliśmy wiele inwestycji, mamy doskonałą infrastrukturę drogową, mamy wodociągi w 100% w każdej miejscowości gminy, chociaż rozbudowujemy tam, gdzie powstają nowe osiedla, dobrze wyposażone szkoły, rozbudowane również obiekty użyteczności publicznej służące celom. Z wyjątkiem urzędu gminy w Bożencinie, który nie jest po termomodernizacji. Tak, to jest ostatni budynek, który wymaga termomodernizacji, gdzie złożyliśmy teraz wspólnie projekt do programu subregionalnego na głęboką termomodernizację obiektu. No pewnie to się stało również i z tego tytułu, że mamy tam współwłasność z Pocztą Polską i pewne kwestie wymagają dogadania, niemniej jednak realizujemy i tę istotną inwestycję, przecież z tego obiektu korzystają mieszkańcy i zależy nam raz na kosztach utrzymania tego obiektu, ale na komforcie również załatwiania. No to mamy budynek urzędu gminy, który jeszcze wymaga działań. Czego jeszcze trzeba w takim razie? Co jest jeszcze niezrobione? To przygotowane projekty w zakresie rozbudowy remizy OSP w Bożencinie Górnym wraz z likwidacją barier architektonicznych. W tym obiekcie zlokalizowany jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, więc te bariery są bardzo istotne dla podopiecznych ośrodka.
To również budowa remizy OSP w Bożęcinie Dolnym, gdzie druhowie uregulowali stan prawny i obiekt przekazali gminie Bożęcin, więc mamy tytuł prawny, możemy inwestować. To przygotowywana budowa remizy w zasadzie takiego obiektu wielofunkcyjnego, służącego również celom kultury miejscowości Jagniówka, gdzie druhowie są na etapie regulacji stanu prawnego. Tylko panie wójcie, czy będzie dla kogo remontować i budować te remizy, skoro ci młodzi chłopcy to głównie za granicą pracują? Jest to problem charakterystyczny nie tylko dla gminy Bożęcin, ale dla gmin regionu. W tym momencie faktycznie tak jest, że ciężko jest o miejsca pracy i najbardziej to bezrobocie dotyka kobiet na terenach wiejskich, bo mężczyźni, wiadomo, szczególnie w sezonie budowlanym, no oni niestety jakoś wyjeżdżają jakoś głównie. Sobie poradzą i wyjeżdżają. Widać to szczególnie po jednostkach OSP, no gdzie są problemy kadrowe w przypadku różnego rodzaju akcji. Częstokroć jest tak, że trudno skompletować zespół wyjazdowy. I co wtedy? No ale też no, nie wyjeżdża jednostka, są dysponowane inne jednostki, ale no, też prowadzimy działania w zakresie tworzenia klimatu dla powstania tych miejsc pracy i przecież Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Bożęcinie to docelowo około 50 miejsc pracy. To projekt subregionalny, który złożyliśmy w ramach preselekcji, czyli fiszkę tak zwaną po Jeziorze Tarnowskiego, gdzie przewiduje się zagospodarowanie 6 akwenów na naszym terenie. Panie wójcie, już do tego wracamy. Ja chciałam zapytać... Ale to również 30 miejsc pracy docelowo. I super. Ja chciałam zapytać o to, co wczoraj przeczytałam w jednym z komentarzy. No chyba lubią pana mieszkańcy, tak mi się wydaje, bo ktoś nawet zaproponował, żeby pan został burmistrzem Brzeska. Powiem tak, w gminie Bożęcin mam jeszcze sporo do zrobienia. Zresztą jestem w trakcie realizacji pewnej strategii, która ma na celu rozbudować tak infrastrukturę, zorganizować tak jednostki gminy, żeby mieszkańcom żyło się jak najlepiej, ale no przyszłość przed nami i kto wie, być może. Wójt nie wyklucza. Nie wyklucza. Starcie o ten fotel burmistrza Brzeska. Nie wykluczam. Panie wójcie, pięknie brzmi projekt po Jeziorze Tarnowskiego, rzeczywiście. Ja wiem, że państwo rozmawiacie chyba z 3 inwestorami. Wiem, że w planie między innymi powstanie 3 kąpielisk i wielu atrakcji dla letników, dla turystów. Czy to ma szansę się ziścić rzeczywiście i kiedy? Pan wierzy w to, że to się uda? Tak, wierzę, że to się uda, tym bardziej, że przygotowaliśmy koncepcję, przygotowujemy projekty i mamy inwestorów prywatnych. Co jest bardzo sami istotne. Się zgłosili, czy szukaliście ich? Sami się zgłosili, bo poniekąd związani są oni z prowadzoną na chwilę obecną eksploatacją kruszyw i wyrazili takie zainteresowanie. I to dobrze, bo dysponują kapitałem, który pozwoli uruchomić tą część komercyjną. I wespół z nami, czyli z gminą Bożęcin, gminą Szczurowa, złożyli projekt do programu subregionalnego, opiewający na kwotę ponad 8 200 000 złotych z planowanym dofinansowaniem 5 600 000, w ramach czego zagospodarowanych zostanie 6 zbiorników wodnych, powstaną 3 kąpieliska z plażami wraz z zapleczem do uprawiania sportów wodnych, 3 obiekty gastronomiczne, obiekty wędkarskie z pomostami, z wędzarniami i cała infrastruktura drogowa, kiedy, parkingowa, kiedy panie która jest niezbędna. Kiedy to wszystko, bo plan rysuje się znakomicie. Czas programowania unijnego ma to do siebie, że trwa. Zresztą to wynika poniekąd ze strategii Urzędu Marszałkowskiego, słusznej, gdyż no, trzeba pamiętać, że na chwilę obecną rozliczane są projekty z tamtej, z poprzedniej perspektywy finansowej i te nabory ogłaszane są sukcesywnie. No, Urząd Marszałkowski też dysponuje określonym potencjałem pracowników, no i chce to wszystko zrealizować. To znaczy, że kiedy? Dobrze. Więc tak, złożyliśmy fiszkę, czekamy na rozstrzygnięcie, na ogłoszenie terminu złożenia właściwych projektów. Pewnie to będzie w 3 kwartale bieżącego roku. Patrząc na poprzednią perspektywę finansową, pewnie podpisanie projektów w połowie przyszłego roku i rozpoczęcie inwestycji. Mam nadzieję, że ta inwestycja się ziści w roku 2018 i mieszkańcy będą mogli z tych obiektów korzystać, które poniekąd są takim początkiem dużej inwestycji, przecież do zagospodarowania pozostają kolejne hektary, chociażby w akwenie Bożęcin Dolny
Jagniówka, no to czekamy, Dołęga, gdzie czekamy, przeglądamy się, co z tego będzie, co z tego dobrego planu wyniknie w realu, rzeczywiście. Panie wójcie, mieszkańcy, jak sądzę, przyzwyczaili się do tego, że wójt Bożencina jest mocno aktywny w tych mediach społecznościowych, na tych portalach społecznościowych. Ja widzę głównie zdjęcia rodzinne. Bardzo sympatyczne zresztą, zdjęcia z żoną, zdjęcia z synem. Jak się panu wydaje, jak to mieszkańcy odbierają? Myślę, że pozytywnie. Zresztą no, portale społecznościowe są taką platformą, gdzie wymienia się różnego rodzaju doświadczenia, informacje. Ja z tego również korzystam, podróżując tu i ówdzie, pokazując, gdzie warto pojechać. No tak, podróży jest sporo, to fakt. Atrakcyjne miejsca. Pana zdjęcia. I to jest taka ciekawa również platforma do... Piszą do pana mieszkańcy? Zdecydowanie. Zdecydowanie, szczególnie w godzinach wieczornych, gdzie najwięcej osób zasiada przed komputerem i często w sprawach służbowych, dopytując o kwestie związane z procedurą załatwienia określonych spraw. A coś się udało załatwić dzięki takiej wymianie myśli? Poza tymi drobnymi sprawami urzędowymi, to chociażby nawet skatepark w Przeborowie. No przecież nigdy bym nie wpadł na pomysł realizacji tej inwestycji, gdyby nie młodzi ludzie z tej miejscowości, którzy podesłali mi gotowe projekty, zainteresowali mi tego typu inwestycją. I przekonali pana. Przekonali mnie do tego, gdyż wiele osób z tego typu infrastruktury w gminie Bożencin i to korzysta. Się udało zrealizować już przed rokiem, z tego co pamiętam. Tak, i to zrealizowaliśmy w pierwszym kwartale, zakończyliśmy w pierwszym kwartale roku 2015. No i jest to pierwszy skatepark, który powstał w powiecie brzeskim. To życzę. Takiej społecznej, panie wójcie, żeby jeszcze tych młodych druhów do OSP udało się panu ściągnąć z zagranicy i na tyle zagospodarować, żeby nie musieli wyjeżdżać. Młodych w jednostkach OSP nam nie brakuje. Szczególnie jeżeli chodzi o młodzieżówki, to są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, garną się do tych jednostek i to jest bardzo pozytywna tendencja. Natomiast na miejsca pracy, nad tym trzeba pracować. Stąd tereny inwestycyjne, stąd dwóch inwestorów, którzy już wykupili grunty, zamierzają aplikować o środki zewnętrzne, realizować u nas inwestycje. Stawiamy na rozwój. Tych miejsc pracy musi powstawać coraz więcej, aby ci mieszkańcy nie musieli wyjeżdżać, ale realizowali się również zawodowo na terenie gminy. Janusz Kwaśniak, wójt Bożencina, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Do następnego usłyszenia i zobaczenia. Dziękuję wtedy pani. Również przepytamy, co się udało zrobić w międzyczasie. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.